Prezentowany trening na taśmach TRX jest skierowany do osób aktywnych fizycznie, których celem jest rozwój siły funkcjonalnej, wytrzymałości siłowej oraz poprawa stabilizacji w obrębie miednicy. Miednica dźwiga główny ciężar naszego ciała, więc nasza sprawność fizyczna w dużej mierze zależy od prawidłowej synchronizacji napięcia mięśni w jej obszarze. Dlatego dążąc do uzyskania silnej i sprawnej sylwetki, w pierwszej kolejności należy wzmocnić swój kręgosłup, stosując ćwiczenia Core Stability oraz ćwiczenia w zawieszeniu i odchyleniu. Prezentowany obecnie przysiad jest przykładem wzmocnienia mięśni nóg i górnej części pleców w odchyleniu. Zmieniając kąt nachylenia ciała w kierunku podłoża, zwiększasz intensywność pracy swoich mięśni. Realizując to ćwiczenie, wolno obniżaj pozycję bioder, kontrolując utrzymanie prostych pleców w dolnym odcinku kręgosłupa. Podczas powrotu prowadź kolana lekko na zewnątrz. Zakończ ruch ściągnięciem łopatek w tył i w dół oraz napięciem izometrycznym mięśni brzucha i pośladków. Świadome zatrzymanie i utrzymanie pozycji podporu przodem w zawieszeniu na jednej nodze jest trudnym do wykonania i jednocześnie niezwykle skutecznym ćwiczeniem w treningu mięśni głębokich. Dlatego realizując to ćwiczenie, skieruj dolny odcinek pleców ku górze, aby wytworzyć większe napięcie izometryczne mięśni brzucha i przedniej strony ciała. Wygenerowanie siły izometrycznej w mięśniach jest niezbędne do eliminacji efektu kołysania się w zawieszeniu na taśmach TRX. Ruch unoszenia bioder w planku rozpocznij od pozycji klęku, aby swobodnie umieścić stopy w miękkich uchwytach znajdujących się na końcach pasów. Następnie wyrównaj i wyprostuj nogi z jednoczesnym uniesieniem bioder w taki sposób, aby umieścić głowę pomiędzy ramionami. Wolno wróć, obniżając ciało do pozycji deski i napnij mięśnie czworogłowe ud, pośladków oraz brzucha. Ruch uginania ramion w podchwycie jest ćwiczeniem skierowanym na rozwój głowy krótszej, mięśni dwugłowych ramion. Dlatego podczas treningu kieruj wnętrze dłoni ku górze. Prowadź ruch dłoni nad linię czoła i staraj się utrzymać stawy łokciowe w jednym miejscu. Możesz także zwiększyć intensywność tego ćwiczenia, obniżając pozycję ciała w stronę podłoża. Część zasadnicza treningu skierowana jest na rozwój mięśni brzucha w pozycji podporu przodem. Dlatego podczas ich wykonania utrzymaj prostą linię ciała, kierując dolny odcinek pleców ku górze, aby wyczuć ich najefektywniejszą pracę. Rowerek, który widzisz, jest ćwiczeniem pomocnym w rozwoju wytrzymałości siłowej mięśni nóg, jeśli tempo jego wykonania jest wolne. Trenując w szybkim tempie, poprawisz również swoją wydolność tlenową. Pamiętaj, w tym ćwiczeniu mięśnie pleców nie powinny pracować intensywnie, dlatego jeżeli odczuwasz podczas treningu napięcie dolnego odcinka kręgosłupa, musisz unieść lekko biodra. Uginanie nóg pod klatkę z ich rozsunięciem w pozycji deski wymaga lekkiego uniesienia bioder. Natomiast jeśli jesteś osobą zaawansowaną w treningu TRX, obniż ich pozycję do linii prostej. Kontroluj ruch nóg, aby zatrzymać kolana w linii bioder. Wykonując pompkę w zawieszeniu na jednej nodze, pamiętaj, że brak solidnego punktu podparcia dla stóp aktywizuje przede wszystkim mięśnie głębokie. Dlatego realizując to ćwiczenie, kieruj dolny odcinek kręgosłupa ku górze lub unieś lekko biodra, aby stale kontrolować i utrzymywać napięte mięśnie brzucha. W utrzymaniu prawidłowej pozycji pomocne jest wygenerowanie maksymalnego napięcia izometrycznego w mięśniach czworogłowych ud i pośladków, które zapobiega bujaniu ciałem w zawieszeniu na taśmach. Pamiętaj, aby podczas uginania ramion wolno obniżyć pozycję ciała, a fazę wydechu rozpocznij podczas prostowania rąk.
Wyginanie ramion w pozycji podporu przodem z jednoczesnym ugięciem kolan pod klatkę piersiową jest ruchem złożonym i wymagającym odpowiedniej synchronizacji ruchu z oddechem. Dlatego wykonując to ćwiczenie, wolno obniżaj pozycję ciała z jednoczesnym wykonaniem wdechu. Faza wydechu następuje podczas prostowania rąk. Pamiętaj, aby podczas treningu stale kontrolować sylwetkę, utrzymując prostą linię ciała oraz zatrzymuj kolana pod linią bioder. W części dotyczącej stretchingu utrzymaj bez ruchu skrajną pozycję ciała w czasie minimum 30 sekund. Przy rozciąganiu grupy kulszowo-goleniowej staraj się dojść do pozycji szpagatu, natomiast nie jest ona w pełni wymagana. Podczas tego rozciągania skoncentruj się na prostowaniu przedniej nogi, aby wyczuć najefektywniejsze rozciąganie mięśni nóg. Utrzymaj skrajną pozycję ciała bez ruchu, gdyż oddziałująca siła grawitacji jest Twoim sprzymierzeńcem w stretchingu. W sytuacji wystąpienia intensywnego drżenia mięśni nóg, zakończ ruch i wolno wróć do pozycji startowej. Wykonaj to ćwiczenie wolno i dokładnie, ponieważ rozciąganie grupy kulszowo-goleniowej na taśmach TRX wymaga napięcia mięśni brzucha, które jest niezbędne, aby zapobiec sytuacji niekontrolowanego przesunięcia w bok nogi zawieszonej w miękkich uchwytach pasów. Rozciąganie mięśni klatki piersiowej w dużej mierze zależy od kąta rozsunięcia ramion oraz kąta nachylenia ciała w stronę podłoża. Dlatego znajdź pozycję, w której odczujesz najefektywniejsze rozciąganie mięśni klatki piersiowej. Zatrzymując pozycję łokci w linii uszu, wyczujesz rozciąganie mięśni piersiowych mniejszych, które na co dzień są przykurczone poprzez zbyt częste przebywanie w pozycji zgarbionej. Dlatego zadbaj o elastyczność mięśni klatki piersiowej, aby poprawić mobilność w obręczy barkowej, co przełoży się na poprawę postawy ciała. Przyjmując pozycję pochylenia w zawieszeniu na taśmach TRX, wyczujesz rozciąganie mięśni ramion oraz pleców. Staraj się rozluźnić obręcz barkową, pozwalając łopatkom na ich pełne wysunięcie. Będąc w pozycji pochylenia, rozluźnij także mięśnie szyi, a następnie rozpocznij ruch przesunięcia bioder w prawo. Zmiana kierunku rozciągania pomoże rozluźnić napięcie mięśni w dolnej części pleców. Systematyczne rozciąganie tej partii ciała jest pomocne w regeneracji przeciążonych mięśni pleców w wyniku częstego przebywania w pozycji siedzącej lub stojącej. Trening na taśmach TRX zakończ skłonem tułowia w staniu skrzyżnym, aby rozluźnić przestrzenie międzykręgowe oraz tylną stronę ciała. Jeżeli dotykasz dłońmi podłoża, skrzyżuj ramiona, aby zwiększyć efektywność elongacji kręgosłupa i pamiętaj o rozluźnieniu mięśni szyi. Zakończ ruch wolnym powrotem do pozycji startowej, prostując sylwetkę kręg po kręgu. Przedmiotowy zestaw ćwiczeń rozciągających jest moją propozycją stretchingu, do której możesz dołączyć swoje ulubione ćwiczenia. Pamiętaj, że regularne rozciąganie mięśni po treningu wspomaga poprawę mobilności, która jest niezbędna do rozwoju siły i pełnej sprawności fizycznej.